Dobra, dzisiaj mamy taki temat. Pokaż go dokładnie, to jest Med Tools 18V Multi-Tool. Dobra, mamy tak. Nówka sztuka. Musiałem kupić, żeby zrobić to okno. Już wam mówię. Tak to wygląda. Nowe, nieużywane. To sprawdzone, czy działa. Tu mamy jakieś... tak. Tu jest regulacja, łącznik. To zaraz wam opowiem. Instrukcja nieotwarta. Co jest fajne. Zobaczcie. Akcesorium w zestawie jedno. Drugie to jest taki skrobak specjalny. Wyciągnę go z tego. Takie coś. Raz, dwa, trzy papiery. I taka podstawka pod te papiery. Na rzep. Super sprawa. Dobra. Chyba. Nie pamiętam, 180 zł, coś takiego na 18 zł. Dobra, miałem kupić Boscha, bo mam ten niebieski system 12V. No i dlaczego nie kupiłem Boscha? No z prostej przyczyny, bo to narzędzie będzie używane rzadko. Jest mi potrzebne na już. No mam inne wydatki i po prostu. Nie, że Bosch jest coś tam, właśnie jest lepszy, tylko że Bosch jest 2,5, dwa razy droższy, może nawet 2,5 i praktycznie nie ma żadnych akcesoriów, jest tylko jedno, powiedzmy coś takiego. I dobra, teraz od razu wam powiem, że pomimo tego, że to jest Jula, tańsza, ma jeden taki po angielsku feature. Który miażdży nawet tego Boscha. Zobaczcie, Bosch jest montowany na klucz imbusowy, trzeba odkręcać ten, a tutaj macie taki system, że to się odpina, chyba się przekłada w taką pozycję, to się wyciąga i zobaczcie, to wkładam w te rowki, wkładam to i już gotowy. Widzicie? 2 sekundy. Znaczy, no ja to nawet dłużej robiłem, bo pierwszy raz. Ale pierwszy raz montuję to. Dobra, przy okazji zamontujemy sobie jeden papier. No. I tak. Dobra, zaraz zrobimy test. Teraz muszę patrzeć. Dobra. O, mam ten piłkę czy brzeszcząt zamocowany. Dobra, to jeszcze tak pokażę, bo dobrze widać. Tak, na jest na zero. Tu są styki. Tu jest regulacja obrotów. Damy na najmniejszą. I teraz zobaczę, jak to chodzi. Stary akumulator mały, 1,5 amperogodziny, nawet nie naładowany. To dobrze. Zobaczymy. Full naładowany. Też od małych obrotów.
sensie, że szybciej chodzi na większym akumulatorze, jakby mocniej. Tak było, jakby był głośniejszy i bardziej. Czyli będę używał tego, bo to jest taki mój rezerwowy. Dobra. Jeszcze tylko sprawdzę. A tak, 179 zł dokładnie. Jeszcze dokupiłem takie coś, komplet, bo miałem kupić jedno, ale akurat nie było. W sumie ten komplet się opłaca, bo on kosztował 59 zł. A jest raz, dwa, trzy, cztery. Bo to są, te akcesoria to są takie jakby, powiedzmy, nowe. A to jest już ten MedTools. Taki no, oryginalny. Dobra, okej. Okay. Ale myślę, że na moje potrzeby to będzie wystarczające. I przede wszystkim jest tutaj właśnie do cięcia blachy ten brzeszczot taki. To jest ten. No i też jest ten skrobak. Jest taki fajny, wąski do drzewa i do tworzywa. Dobra, i to będziemy testować. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego? No, nawet nie jest ciężkie. Waży tam pewnie jest ponad kilogram, ale tak. O, przewróci się. Nie da się postawić tak normalnie. No i tak. Aha, jeszcze co chciałem sprawdzić. A właśnie. Z tym akumulatorem. Czekajcie, z tym akumulatorem to tak, no, prawie idealnie. Chodzi mi o to, że jest w stosunku do, żeby tu nie zahaczało coś. Tak, a jak jest taki mniejszy, to już w ogóle jest fajnie. No. Czyli można po prostu skrobać. A, zrobię jeszcze jeden test. Marnuję trochę stół, bo ten stół i tak będzie szlifowany. Dobra. Dobra, tak. Tu zakładam. Ciach. Zobaczymy, czy to daje radę w ogóle. A to wezmę tą czwórkę. Niszczę stół. Tu mam takie dwie albo nie, sześć warstw lakieru, dlatego ten stół odchodzi i to się dosyć klei. No, nie powiedziałbym, ale nie, spoko. Tu już nawet, jeszcze raz spróbuję. No, powiedzmy, że daje radę, tylko to jest kwestia papieru i baterii. I jak to długo ten. To musiałbym to przetestować, po prostu szlifować cały stół. Ale na tą chwilę to jest ok. Tym bardziej, że ten lakier jest tutaj dosyć gruby. I to może ten. Ale fajnie. Tu jest właśnie taki ten stary lakier, a tu już momentalnie. No tu nawet chyba do drewna już dojechał. Myślę, że będzie dobrze. Tak to wygląda.